Identyfikator podmiotu SCP-018. Klasa podmiotu Euklidy. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-018 jest przechowywany w specjalnym metalowym ograniczniku o wymiarach 1 m na 1 m na 1 m, pokryty specjalną syntetyczną ściółką. Metalowy sześcian jest zanurzony w kanistrze z polietylenu o wymiarach 10 m na 10 m na 10 m. Jeśli SCP-018 spróbuje uwolnić się z przechowalni, polietynelowy ogranicznik wpłynie na aktywność kinetyczną obiektu aż do przywrócenia poprawnej jej wartości, przy której możliwe będzie ponowne zabezpieczenie obiektu przez pracowników. Pracownicy, którzy wchodzą do komory SCP-018, muszą być ubrani w specjalne opancerzenie i aparaturę do oddychania, zanim otwarty zostanie kanister. Jeśli obiekt się dostanie, personel powinien odizolować się od SCP-018 aż do momentu przybycia zespołu odzyskującego. Opis. Obiekt wygląda jak super piłka firmy Wamo z 1969. Ma 6 cm średnicy i jest koloru czerwonego. Został znaleziony przez firmę, która została zatrudniona, aby posprzątać w magazynie, gdzie składowano produkty Wamo. Zaobserwowano, że SCP-18 może odbijać się na niespotykaną wysokość. Początkowo uważano, że to zwykła zabawka, lecz obiekt był w stanie odbić się spędem równym 200% poprzedniego przed odbiciem. Na przykład, gdy upuścimy obiekt z wysokości 1 metra, odbije się na 2 metry, po upadku odbije się na 4 metry, itd. Piłka szybko stała się niebezpiecznym pociskiem, osiągając prędkość ponad 100 km na godzinę i niszcząc przy tym mienie oraz raniąc 5 osób. Kula została odnaleziona po kilku dniach w pobliskim jeziorze i zabezpieczona przez personel SCP. Ze względu na pęd obiektu i całkowite zaskoczenie świadków manifestacji, żadna historia przykrywka nie była wymagana. Dokument 018-04. Wiadomość do opień... Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Powodem, do którego do ciebie piszę, jest fakt, iż znalazłem efektywniejszą metodę pozyskania obiektów. Nowych i tych, które już uciekły. Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że nie dokonaliśmy żadnego progresu w kwestii aplikacji techniki inżynierii wstecznej, by sprawdzić, co sprawia, że obiekt może opierać się prawom termodynamiki. Aczkolwiek opracowaliśmy bardzo efektywną metodę integracji do artefaktu któregoś z tych zbroi, SCP-A5. Tylko mnie wysłuchaj. Przymocujemy obiekt do buta, podkręcimy co nieco urządzenie mechaniczne i tada! Nasza zbroja będzie w stanie przeskakiwać budynki. Ponadto, jeżeli nosiciel takowej zbroi będzie chciał kopnąć coś, co chce uśmiercić, no to powiedzmy, że zasadzi temu czemuś diabelnie silnego kopa. Jedyne, czego mi potrzeba, to zgoda na zmodyfikowanie jednej z tych istniejących już zbroi SCP-A5. Po tym będziecie w stanie złapać nawet inne obiekty SCP, które uciekły. Zaufaj mi, czy ja kiedykolwiek cię rozczarowałem? Doktor... Dokument 018-06. List do doktora... Doktor... Przy okazji przydzielenia do nowej sprawy agentowi przenos zmodyfikowaną przez siebie na czas pozyskania SCP zbroje i rezultaty były mieszane. Agent zdołał umieścić obroże i na SCP, a następnie gonić obiekt przez Amazonię i go rozebrać, tym samym go obezwładniając. Jednakże z powodu błędów w twoim małym mechanicznym urządzeniu mężczyznę wystrzelił 1,5 km w powietrze, przez co doznał złamania obu nóg, kilku żeber, utraty ręki oraz pęknięcia czaszki po uderzeniu o taflę jeziora. Musisz to naprawić, zanim autoryzuję twoją zbroję do użytku powszechnego. Dokument 018-11. Wiadomość do opień... Bez obaw, naprawię to. Jednakże mam kilka innych pomysłów. Jeśli mógłbym wykorzystać nieco wody z SCP-006, SCP... Ewentualnie SCP... Mógłbym zapewnić Ci następujący zestaw. Zbroję SCP-A5 oraz agenta umiejącego pochwycić każdy wrogi lub niepozyskany obiekt SCP. Jedyne, czego mi potrzeba, to Twoja zgoda.